Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś decenzujemy sobie zestaw z serii LEGO Marvel Spider-Man 76198, czyli pojedynek mechów Spider-Man kontra Doc Ock. Zapraszam. Zestaw ten pochodzi z roku 2021 i kosztuje katalogowo 90 zł bez grosza. Jeżeli chodzi o zawartość, mamy tutaj dwa mechy, czyli Spider-Mana oraz Doktora Octopusa oraz właściwie te same minifigurki. Od góry widzimy Spider-Mana, od boku właściwie nic Nowego, nic ciekawego. To już oczywiście zestaw jest dla mnie otwarty, ponieważ no, zakleiłem go, żeby po prostu na miniaturce fajnie wyglądał. W środku również otrzymujemy elementy nowej sieci w takim kolorze przyroczystym, więc bardzo fajnie. No i ogólnie ten zestaw oceniam za, na całkiem dobry, ale oczywiście zaraz się mu przyjrzymy, tak więc może lećmy, przyjrzymy mu się z bliska. Jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej papierowe, to ogólnie sam zestaw składało się dość ciekawie, ponieważ były tutaj dwie. Dwa worki z klockami oraz oczywiście dwie instrukcje i to na pewno na duży plus, bo gdybyśmy na przykład chcieli zbudować to z kimś innym, to możemy sobie właśnie otworzyć jedną instrukcję jeden worek, a druga osoba drugi i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś tam reklamy, to w sumie tylko w drugim worku. Z tego co pamiętam, nasze znaczy drugie instrukcje oczywiście były jakieś reklamówki, no to mamy te Mechy, te dwa pojawiły się na moim kanale w tym roku, a tutaj są jeszcze inne zestawy, ten nakład ma swoje kolekcje, ale recenzji nie zrobiłem, nie wiem dlaczego po prostu jakby mi się nie chciało i, i tyle. Tak więc co, myślę, że możemy lecieć dalej jak to na moich recenzjach bywa, omawianie zestawu zaczniemy sobie od minifigurek i tak jak powiedziałem, są tutaj tylko i wyłącznie dwie minifigurki, zaczniemy sobie od Spidermana, on ma ten klasyczny strój, który pojawia się właśnie w tym roku w zestawach aczkolwiek fajna są ta drugie właśnie rączka z boku oraz na nóżkach ponieważ niekiedy po prostu jest tak, że dają nam zwykłe niebieskie nóżki, a tutaj przynajmniej jest czerwono-niebieski strój i w sumie spoko, z tyłu taki dość zwykły pająk, dwa elementy sieci oczywiście w rękach oraz fajna maska po prostu wygląda to porządnie i Klasycznie. A drugą figurką jest Doc O, który zdecydowanie mi się podoba. Fajnie wygląda ten strój, troszkę szkoda, że nie ma nadruków na nóżkach, ale to tam już trudno. Od tyłu też fajnie wyglądają te ramiona, oczywiście tak jakby złożone już do pleców. No i nadruki na główce również dają radę, czyli taki uśmiechnięty, a z drugiej strony taki dość przygnębiony, zazłaszczony oraz oczywiście brązowe włoski z zakolami. Tak więc figurki jak najbardziej na plus. A omawianie mechu zaczniemy sobie od Spider-Man, no i tak na początku powiedziałem, mam tutaj nowy kolor pajęczyny, którego jeszcze w swojej kolekcji nie posiadałem, czyli taki przejroczysty po prostu, wcześniej była ona po prostu biała, a tutaj wyglądała w ten sposób i nawet całkiem, całkiem mi się podoba. Jeżeli chodzi o samego mecha, oczywiście sama zbudowana na bardzo prostej zasadzie tych zawiasów kulkowych, tutaj w ogóle nic się nie zmieniło w tym czasie, kiedy te zestawy wyszły, no i jeżeli chodzi o ruchliwość, tak jak mówię, tutaj zawiasy kulkowe idą w ruch. Jeżeli chodzi o nogi, to są one dość cienkie, takie bardzo chude, tak samo jak u mecha Milesa. Ogólnie ten mech bardzo przypomina mi tego mecha. No i to jest zobaczcie, że na przykład jedna noga ma bardzo, bardzo luźny zawias kulkowy u mnie, więc troszeczkę szkoda, ale trudno. Ladąc wyżej, mam tutaj fajnie na druk. ogólnie, tego jest Paid'ego. Nie zawsze on się pojawia o czym zaraz. Tutaj oczywiście mam również ruchome palce oraz takie jakby miejsce na włożenie sobie pajęczyny. Bo możemy tutaj na przykład dać właśnie taki element i po prostu wtedy on będzie strzelał tą pajęczyną. A z drugiej strony mamy jeszcze taki nieco większy taką jakby tarczą, pajęczą, coś takiego. Tu również są takie jakby jeszcze kolejne elementy pajęczyny, wepchnięte troszeczkę na siłę, ale trudno. Od tyłu podobały mi się nawet te lotki zrobione również z kolejnych elementów pajęczyny. Tutaj jeszcze jeden element pajęczyny, a na nodze jednej mamy oczywiście takie jakby pajęcze, kajdanki, coś takiego. Też fajnie wyglądają tutaj te małe zbrojki. Tak więc mech może nie jest jakimś dziełem sztuki, ale wygląda no, poprawnie. Natomiast mech, Doc Oka, zdecydowanie bardziej mi się podoba i był on właściwie. Największym powodem zakupu przedanie tego zestawu, po prostu wygląda on naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie składa się on z dwóch kolorów, czyli z zielonego oraz pomarańczowego, tam jeszcze gdzie nie, gdzie jest czarny i szary, ale tam trudno oczywiście, chodzi mi o te takie podstawowe kolory, no bo ten pomarańczowy jest po prostu moim ulubionym kolorem i też się dlatego cieszę. Tutaj mamy dość dużo naklejek przy Spidermanie nie było ani jednej, a tutaj jest ich dość sporo, właściwie cały arkusz jest tylko i wyłącznie dla tego mecha. Na nogach na przykład takie mamy, tu oczywiście są kolejne takie warstwy elementy. To idzie cały czas w górę, i tak dalej. Tutaj mamy również tors, na którym niestety jest właśnie naklejka, czy przed chwilą powiedziałem. I to jest dość duży minus. Rączki oczywiście ruszają się w ten sposób, w ten sam sposób co u Spidermana. Palce tak samo, oczywiście, bo jak żeby inaczej. Tutaj również są jakby takie małe zbrojki na tych rękach. Tutaj również całkiem spoko wygląda to, jakby zaokrąglenie tego przy użyciu tych elementów. No i oczywiście tutaj nie pokazałem tego przy Spidermanie, ale możemy sobie tam figurkę górkę wyjąć. I w środku również jest takie. Miejsca na to, żeby po ją tutaj wczepić. Ona tak sobie stoi, nie że wczepiam ją w stópy, tylko jak będziemy tak sobie szarpać, to ona po prostu wleci. I to jest taki dość duży minus. Aczkolwiek fajnie wyglądają na pewno te macki, które naprawdę no mi się po prostu podobają. Można je układać w każdy możliwy sposób, jak się tylko chce. Oczywiście nie na boki, ale tak można i to na pewno jest takie fajnie, bo można się tym całkiem fajnie pobawić i zrobić jakieś ciekawe zdjęcia, na przykład na Instagrama. Tak więc ten mech zdecydowanie prezentuje się lepiej. Także podsumowując, Sam zestaw nawet całkiem mi się spodobał. Otrzymałem te dwie dość poprawne minifigurki. Spider-Man oczywiście jest taki dość powszechny, aczkolwiek Dok Og zdecydowanie na plus. Dodatkowo Mech Dock Oka naprawdę prezentuje się fajnie. Po prostu ma fajne kolory i te macki z tyłu dodają mu takie jakby szerokości, takiej wielkości. I to na pewno na dość duży. Plus, tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli wam się spodobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeśli nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale, oczywiście wraz z dzwoneczkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.